środa. Rozpoczynamy blokadę dróg w miejscowości Bytów. Także zachęcam Was do oglądania relacji ze strajku. Na pewno wiecie, o co walczymy. Tak, jest sprawa bardzo poważna, dlatego wyruszamy na drogi. Jest godzina 9:15. Jest biurka w Ząbinowicach w PGR-ze o godzinie 10:00. Kawałeczek drogi tam mamy. I wtedy koło godziny 11:00 ruszamy na Bytów. Także trzymajcie za nas kciuki, żeby ta blokada się udała, żebyśmy zawalczyli o to swoje i żeby w końcu zapanował no spokój, no niestety tak jest. I tak wygląda niestety wszystko, a wiemy, że jak jest rolnik, to jest żywność. Jeżeli rolnik zniknie, to i nie będzie żywności. Wtedy żywność będzie sprowadzona za granicę. Wszyscy o tym doskonale wiemy. Dlatego docencie naszego polskiego rolnika, póki jeszcze nie jest na to za późno, tak? Także do zobaczenia później. Będzie nas około prawdopodobnie 100 ciągników. Zobaczymy, jak będzie. Także do zobaczenia później. Po drabinie, proszę panie. Naprawdę? Proszę, on ma na pewno więcej dni rehabilitacji. No, coś tam ma. Na drogi. Nie wylewamy również. To w granicach już się to odbywa. Chciałbym, żebyśmy pokazali, że jest tutaj mnóstwo ludzi młodych, którzy są dobrze wykształceni, pokończyli studia rolnicze, którzy wiążą z rolnictwem przyszłość, a tym samym są kulturalni i powinni tak być postrzegani w naszym społeczeństwie. Przecież to nie mieszkańcy Bytowa tą ustawę przegłosowali, tylko posłowie w Warszawie. Zróbmy wszystko, aby mieszkańcy Bytowa nie ucierpieli na tym naszym proteście, aby nie musieli mówić, że rolnicy to chamy. Po prostu zróbmy wszystko, żeby zrozumieli, dlaczego jesteśmy na tej ulicy, dlaczego robimy ten przejazd. Stąd są i banery, one nie odwołują się do burmistrza Bytowa, odwołują się do ministra rolnictwa, do pana Kaczyńskiego, który nie wiem, jaką tam jeszcze rolę pełni, bo oni teraz tak pozmieniali te ministerstwa i każdy sobie ponadawał te tytuły, trudno to wymówić. Ministerstwo Rolnictwa już nie jest ministerstwem rolnictwa, tylko jakimś ministerstwem rolnictwa i rozwoju wsi, o lasach zapomniano. Więc mamy taki, po prostu taką prośbę, żebyśmy się wszyscy tutaj dostosowali do tych wymogów. Mamy sprzymierzeńca w postaci obsługi policji. Nie strajkują z nami, ale są zdolni do tego, żeby zagwarantować nam bezpieczny przejazd. Na czym to będzie polegało? Pojedziemy w dużym korowodzie, który pojedzie do 10 km na godzinę, jeden za drugim. Te 10 na godzinę to jest prędkość, która pozwoli odczytać treści z banerów, z plakatów. Troszeczkę może spowolni na jakiś czas ruch, ale trasa jest zaplanowana bardzo dobrze, więc myślę, że jeżeli nie będziemy się zatrzymywać na światłach, jeżeli nie będziecie nigdzie skręcać w sposób niepotrzebny, wszystko pójdzie sprawnie i razem, jak to się mówi, łącznie z władzami, z organizacjami, z burmistrzem przetrwamy ten nasz protest. W sposób taki, że nikogo nie trzeba będzie zamykać, pałować czy wręczać mu mandatu. Oczywiście policja zagwarantowała sobie, że na koniec wylegitymuje parę osób, tak dla, jak to się mówi, statystyk po prostu, żeby wiedzieć, kto był,
razie czego zapytać, kto kogo widział. No, jest to normalna procedura, do której trzeba się poddać i chciałbym, żeby nikt nie podchodził do policji wojowniczo, bo nie ma to żadnego sensu. Wyjeżdżamy pojedynczo jedną stroną, jeden za drugim, ale pilnujemy jednej ważnej rzeczy. W przypadku, gdybyście usłyszeli sygnały karetki pogotowia, straży czy kogokolwiek, robimy drogę życia, zjeżdżamy maksymalnie do prawej strony, żeby zrobić jak największy pas przejazdu. To jest wymóg, który zawsze każdego człowieka dotyczy, tak się powinien zachować na drodze. Jest firma Drutex, która została powiadomiona o tym, że jakieś utrudnienie tutaj wystąpi, ale trzeba też brać pod uwagę, że jest to największy pracodawca i dobroczyńca Bytowa i okolic, bo jednak tyle miejsc pracy nie ma takiego zakładu, który by nam to zaoferował. Także szanujmy również innych, walcząc po prostu o to, co robimy. Chciałbym wam jeszcze tylko wspomnieć, bo nie wszyscy mieli okazję pojechać. Byliśmy tydzień temu we wtorek, byliśmy w Warszawie grupą 40 osób. No potężna siła, 70 tysięcy rolników, którzy właśnie tak jak wam tutaj zalecałem, zachowali się bardzo poważnie i nie było żadnych burt, nie było wybijania szyb czy demolowania Warszawy. Przeszliśmy, mimo tego, że policja bardzo mocno też prowokowała tam w tej Warszawie, mieliśmy i helikoptery nad sobą, i ludzi na dachach, nie wiem po co, także różnie to było, ale wszyscy zachowali się bardzo kulturalnie, przeszliśmy pod Sejm i tam po prostu mogliśmy wykrzyczeć swoje niezadowolenie.
pierwszego, który wyjechał, a teraz jestem prawie na końcu. Za mną jedzie tylko 8 ciągników. Chodzi taki pan z transparentem, ci co głosowali na PiS, to teraz mają. Mniej więcej prawda, nie? Ale kto na nich głosował, ten głosował. Ja wiem, że na nich nie głosowałem i w sumie nie mam czyste, no. Wszyscy pytają, po co ta słoma na moim samochodzie, a ja mówię do butów. No bo mówią, że na słoma wystaje z butów. No. Nie wystaje. Ilu nas było? Nie mam pojęcia. Czy ktoś wie? No właśnie nikt nie wie do końca. Jedni mówią 100, 150, ale gdzieś tyle nas chyba mogło być. Nie. No nie może będą. Nie. Strajk dobiegł końca, jesteśmy już w domu. No i co tu dużo powiedzieć. Żołnierz wytrzymał, dał radę. Policja nam bardzo pomagała, także tak. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu. To by było na tyle i dziękuję. Raczej się nie spodziewaliście mnie, że ja to nagram, ale był strajk bytowy, więc postanowiłem, że trzeba to nagrać, trzeba to uwiecznić. Trzeba pokazać społeczeństwu, że jest o co walczyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem kiedy, ale do zobaczenia.